Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak widziałeś, Klintel, szamponik do codziennego mycia. Zapach bardzo przyjemny, łagodny, nie narzucający się w żadnym stopniu. Naprawdę taki, kurczę, subtelny. O, ależ dziadzia, jakie ty znasz słowa. Ale jeżeli chodzi o dawkowanie tego szamponu, zrobiłem, tak jak widziałeś, 40 ml na 10 litrów wody, ogień i dym. Ciężko się wypłukuje. Zrobiłem 30 ml na 10 litrów wody. Trochę lepiej. Wypłukiwanie zdecydowanie fajniejsze. I teraz, bo leciałem też i 10 ml, to szkoda prądu, a teraz zrobię 20 ml na 10 litrów wody. I dla mnie tutaj taki, to jest taki magiczny środek. Przy 40 ml i 30 ml tak naprawdę poślizg jest fantastyczny. Przy 20 ten poślizg troszeczkę jest mniejszy, ale za to jest zdecydowanie fajniejsze wypłukiwanie. 20 ml na 10 litrów wody ja już myłem. Ale teraz w ramach, żeby coś powiedzieć o tym szamponie, umyję jeszcze raz i będę chciał ci to pokazać na Volvo z tego względu, że tu jest mega brudno. Tu była testowana piana od Ultracoata 1 do 30 z pianownicy, tak jak widzisz, burdel. Będę chciał umyć ten panel, opłukać wodą i go zostawić i umyć resztę. I teraz tak, ciepła woda. Ciepła woda, bo zima i dziadzia już marznie niesamowicie. Wyłączymy światełko. Delikatnie spienię. Oczywiście piana by była bardziej znakomita, jeżeli bym od samego początku wlewał wodę z szamponem. Tutaj tylko wzburzę. Idę na tamtą stronę. Umyję padem z AliExpress z tego względu, że szkoda mi wełniaka. Wełniaczek latem. Teraz tak, szampon jest mega bezpieczny, naprawdę. Przepraszam za wiatr, pewnie są szumy. W żadnym stopniu ten szampon nie męczy z tym zapachem. On się delikatnie uwalnia, naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o pianę, to 40 ml na 10 litrów wody to jest ogień. Tu masz, zobacz, 20 ml. Delikatnie. I słuchaj, panel myje suchy. Czyli w tym momencie też tak jakbym urywał sobie trochę poślizgu, ale i tak jest dobrze. Zobacz, złapało brud, odwracam. I tak nie powinienem myć, powinienem panel zwilżyć, ale ja w ramach testu chcę ci pokazać. Słuchaj, ja w ogóle nie dociskam, tylko przesuwam. I to jest już. I teraz idę po myjkę, opłuczę. I będę leciał z drugiej strony, umyję, będę ci pieprzył głupoty, tutaj trochę wyschnie i zobaczymy, jak domyło 20 ml na 10 litrów wody. Dla mnie naprawdę to jest takie magiczne stężenie. Latem, zimą myłbym 30 ml na 10 litrów wody, czyli klasycznie można powiedzieć. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o zaburzanie hydro. 20 ml na 10 litrów wody w ogóle nie zaburza. Najgorzej zaburzało mi 40 ml na 10 litrów wody, ale to też nie jest jakieś takie straszne zaburzanie. Straszne zaburzanie, żeby nie można było tego szamponu wypłukać. Tu przy 20 ml jest idealnie. Zobacz, zero zaburzania hydro. Idealnie. Ideolo. Jeżeli chodzi o szampon, kurde, no to już widać, że domu pięknie. Jeżeli chodzi o szampon, powiem tak, w porównaniu do Klintecha, no to jest przepaść. Tutaj tak jak przy pianie, czuć jakość. Czuć, że ten szampon rzeczywiście ci nie narozrabia. Jest łagodny. Czy długo leży? Całkiem nieźle, zaraz zobaczysz. Całkiem nieźle leży. Dobra, lecę, żeby nie było. I moim zdaniem szampon zasługuje, żeby być szamponikiem w czołóweczce szamponów, które robią to dobrze. Naprawdę, bardzo fajny. O, i ten zapach. No delikatny, subtelny, naprawdę nie narzucający się. Tutaj znowu jedziemy, zobacz, jakością. Klintel naprawdę, jeżeli chodzi w porównaniu do Klintecha, no to rzeczywiście chyba postawili na jakość. No pięknie, zobacz. O, super. Wiem, że piany nie ma za dużo. Wiem, że nie ma za dużo, ale uwierz mi, że tutaj domywanie i wypłukiwanie jest naprawdę na wysokim levelu. Pyk. Nabieram mnóstwo. Zobacz, co się dzieje.
patrz, no, no rewelacja, posiedź, ja w ogóle zero docisku. Pstryk, odwrócę sobie i pojadę tutaj. O, dobra. I pukanko. Pyk, zarzucam i tak panelik po paneliku. Odwracam. I tutaj, gdzie jest niziutko. Elegancko, zobacz, no, na powłoce. Naprawdę, to rozcieńczenie jest naprawdę... Zresztą chyba tam Klintel nawet na butelce napisał, że chyba 20 ml do 50 ml na 10 litrów wody. Tak widzą ten szampon. Myślę, że 40 to już jest maks. To już jest naprawdę grube rozcieńczenie. I już z wypłukiwaniem jest naprawdę troszeczkę zabawy. Domywanie oczywiście, im wyższe stężenie, tym lepsze. Tutaj jest taki złoty środek. O, widziałem, jak tam pioch, zgarnąłem pioch. Pokaż. Jest. Dobra, i płuczemy delikatnie. O, tak, żeby... I niech sobie spływa. No i siedzi. I a, jeszcze jedna rzecz, nawet jak ci wyschnie. Nie ma opcji, żeby ci szampon narobił bałaganu. Nie ma szans. Mega bezpieczny. I nie myj tak jak ja teraz myję, że myjesz suche auto. Zwilż go sobie. Ja to robię w ramach testu, żeby pokazać, że przy tym rozcieńczeniu rzeczywiście domywanie jest naprawdę super. Wszystko oczywiście bez wysiłku, zobacz. Ja sunę tylko sobie tym delikatnie padem. No dobrze, słuchaj, teraz tak. Zobaczymy, jak z tamtej strony wygląda panel, żeby zrobić porównanko. No co tu dużo mówić, no. Ciemno, woda spłynęła elegancko, tutaj wiadomo, powłoka 1,61 od Neoxala siedzi w dalszym ciągu. Domył, 20 ml, idealnie, perfekcyjnie, tak naprawdę nie ma miejsca, żeby było gdzieś niedomyte. Wszędzie, igiełka można powiedzieć. Szampon naprawdę super i tutaj zdecydowanie szamponik idzie tak, kurczę, no blisko podium. Macie może inaczej, o. Szamponik, który powinien stać na górnej półce. Przy tych naprawdę już takich konkretnych Duragloss. O właśnie, tutaj bajka wiśniowy, kojarzysz? Ciężko go teraz dostać. Zymulek. O, to idę do Zymulka, no to troszeczkę brakuje. Ale z tych takich, kurczę, bo tu cenowo chyba jest całkiem fajnie. Z tych właśnie tańszych jest naprawdę przyzwoicie. No dobra, słuchaj, nie będę cię przymulał. Zobacz, leży, wysechł. Nic kompletnie po sobie nie zostawia. Nie narobi ci bałaganu. Tu jakieś kropelki, ale to po wodzie. Zobacz, i schodzą. Zaraz zobaczymy, czy zejdzie. Jak tu z wypłukaniem. Ale to wszystko wina wody. No i wypłukane. No i co? No, widzisz. Naprawdę, bardzo fajny szampon. Szamponik chyba dostałem od Dominika. Chyba tak, Dominik albo Damian. Nie pamiętam. Kurde, przepraszam. Tak czy tak, dziękuję ci, kolego. Naprawdę, rewelacja szampon. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Zapomniałbym. Najważniejsze. Uzupełnienie. 1 do 20. Zobacz. Tak, latem właśnie. Zapomniałem o tym. Tak go uzupełniam, jak myję sobie jedną stronę. Zarzucam sobie z tej strony, z której myłem wcześniej. Jak widzę, że mi przysycha, zarzucam sobie pstryk i idę na drugą stronę. Podobnie jak Neoxalem. Uwielbia pianownicę. A zalej sobie skurczybyka. Zrób sobie 1 do 10. Naprawdę gruba pianka. Czy zbiera, zmiększa dobrze brud? Nie. Tylko i wyłącznie jako szamponik. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!